to chyba ja, ale już chyba można. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej z debat w ramach festiwalu imienia Jacka Kuronia. Dziś zajmować się będziemy kolejnym z kluczowych, wielkich tematów Jacka Kuronia, jakim była edukacja i możliwości jej zmiany i szanse wykorzystania edukacji jako narzędzia zmiany społecznej, czy szerzej mówiąc, budowy lepszego świata. I dyskutować będziemy w bardzo znamienitym gronie, bo naszymi dyskutantami będą pani profesor Gesine Schwan, rektor Humboldt-Wiedrina School of Governance z Berlina, związana z socjaldemokratyczną partią Niemiec, niegdyś kandydatka na prezydentkę tego kraju. Będzie pani Krystyna Starczewska, założycielka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Bednarskiej, działaczka opozycji demokratycznej i można rzec legenda polskiej edukacji. A poprowadzi nasze spotkanie redaktor Jacek Żakowski z tygodnika Polityka, którego przedstawiać mi chyba tu nie wypada. A w tym momencie chciałbym oddać głos Knutowi Detlefsenowi, dyrektorowi Warszawskiego Biura Fundacji imienia Friedricha Eberta, przy której współpracy i pomocy organizujemy to i jeszcze kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja dzisiaj mamy tłumaczenia polsko-niemieckiego i takiego ja będę teraz mów po niemiecku, bo teraz już można próbować, czy wszystko działa potem w dyskusja. I to jest dobrze, bardzo dobrze moment to testować w pewnym sensie. Noch einmal im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung möchte ich euch sehr herzlich zu unserer Diskussion hier heute Nachmittag begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Jacek-Kuron-Woche zusammen mit der Kritiker Politischner gestalten dürfen, dass ihr uns dazu eingeladen habt und dass wir das jetzt gemeinsam machen. Für uns ist das eine ganz wichtige Veranstaltungsreihe und natürlich auch ein besonderer historischer Moment, dieses zu tun im 25. Jahr der ersten freien Wahlen mit dem berühmten Satz, der Kommunismus hat in Polen aufgehört zu existieren. Und überhaupt geht es uns natürlich um Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit als eine der Sozialdemokratie verpflichteten Stiftung. Ich freue mich natürlich insbesondere, dass Gesine Schwan heute extra für diese Veranstaltung nach Warschau gekommen ist, um mit euch, mit Ihnen das wichtige Thema Bildung zu diskutieren. Und natürlich auch damit verbunden das wichtige Thema Gerechtigkeit. Soziale Demokratie ist ja im Kern Emanzipation. Also es geht um Emanzipation, darum, dass alle Menschen, alle Bürgerinnen und Bürger befähigt sind, an der Gesellschaft, an der Demokratie, an der Politik, aber auch an der Ökonomie teilzuhaben und davon ja auch die Früchte zu ernten, die es da zu ernten gibt, gemeinsam und solidarisch. Die Realität ist natürlich eine andere, aber eben in den 150 Jahren der sozialen Demokratie war eigentlich das immer das Kernanliegen und Bildung ist dabei natürlich das wichtigste Werkzeug, um zur Partizipation und zur Teilhabe zu kommen. Aber ich will der Diskussion nicht vorweggreifen. Die Diskussion wird sicherlich auch über die Zukunft der Bildung, der Bildungspolitik, wie wir vorankommen zu mehr Gerechtigkeit in der Bildung, wie wir Zugänge zur Bildung organisieren, wie wir Bildungssysteme durchlässiger machen, sodass tatsächlich alle daran beteiligt können. Die Friedrich-Ebert-Stiftung selbst ist ja schon eine politische Stiftung. Es ist die älteste politische Stiftung, die es in Deutschland gibt. Und das hat auch mit Friedrich Ebert selbst zu tun, der 1925 als erster frei gewählter und demokratisch gewählter Präsident eben tragisch und zu früh gestorben ist, was für die Entwicklung der deutschen Geschichte und letztendlich damit auch für die Geschichte Europas fatale Folgen hatte. Aber eben ein positives Ergebnis war vielleicht dann eben die Schaffung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ihren Anfang genau darin hatte, dass sie jungen Leuten, die es sich nicht leisten konnten, ein Studium ermöglichte.
als eben konkrete Leistung, als konkreten Beitrag, um Bildungssysteme durchlässiger zu machen. Und bis heute ist das etwas, was für die Friedrich-Ebert-Stiftung, insbesondere natürlich jetzt in Deutschland selbst, aber durchaus auch international, sehr wichtig ist. Und wir verstehen uns natürlich auch als Institution der politischen Bildung. Aber lang genug der Vorrede. Ich freue mich jetzt sehr auf die Diskussion und bin sehr dankbar, dass ihr euch an diesem heißen und schönen Sommertag Zeit genommen habt, hier dieses wichtige Thema zu diskutieren, und lade jetzt herzlich die Diskutanten und Diskutantinnen zur Diskussion ein. Herzlich willkommen. Vielen Dank. To ja bardzo zapraszam. Pani profesor, pani dyrektor, do pani Starczewskiej będę mówił pani dyrektor, bo tak się nauczyłem, jak moje dzieci tam chodziły i ja może tutaj z boku i byłem wzywany na dywanik, jak przystało na ojca. O. Pani dyrektor jest łaskawa, ale co ja się będę tutaj... Więc tak już pozostanie i chcę powiedzieć, że to jest dla mnie wielka przyjemność z takimi dwoma damami mieć tutaj do czynienia. Pani Starczewskiej zawdzięczam edukację moich dzieci i mówię to bez przesady. Pani Gesinie Szwan, wszyscy w Polsce zawdzięczamy niezwykle dużo, zwłaszcza myślę o naszych trudnych początkach, kiedy pani odgrywała ogromną rolę też w dostarczaniu nam chociażby poczucia bezpieczeństwa, co było niezwykle ważne, o konkretach politycznych nie mówiąc. Więc jest mi bardzo, bardzo miło. A temat ja na razie zdejmę, bo pani Szwan obiecała, że dopiero potem przejdzie na niemiecki, a na początku będzie po polsku. Więc temat jest przed nami niezwykle trudny, właściwie zupełnie, zupełnie fundamentalny, bo żyjemy w czasach rewolucyjnych. Wszystkie dziedziny stoją, czy niemal wszystkie dziedziny życia społecznego stoją wobec wizji jakichś rewolucyjnych potrzeb, prawda? Gospodarka, demokracja, prawda? To wszystko gdzieś stanęło, a świat poszedł do przodu i nasze wyobrażenia, nasze instytucje temu nie odpowiadają. Jedną z tych instytucji, w Polsce ciągle mówimy o emeryturach, o służbie zdrowia, prawda? Znaczy wszystko wymaga jakichś inwencji o charakterze rewolucyjnym. Jedną z tych dziedzin jest edukacja. Ona przeżyła parę rewolucji w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jedna z tych rewolucji, pierwsza z tych rewolucji, to jest rewolucja ilościowa. Nigdy w historii tylu ludzi się nie uczyło na wszystkich możliwych szczeblach. I pewnie twórcy tych systemów, poczynając od szkoły powszechnej, a kończąc na Humboldtowskim Uniwersytecie, nigdy przez chwilę nawet nie pomyśleli, że może tak być, że aż taka masa ludzi do nich wejdzie i będzie musiała opuścić z pożytkiem te instytucje, z nich korzystając. No ale cena za to oczywiście jest poważna i o niej musimy porozmawiać. Ale to nie jest tylko to nie jest jedyny problem. Epoka, w której żyjemy, jest też epoką bardzo utylitarną. Znaczy wszystko ma się bardzo konkretnie przydać. Jak myślimy o szkole, to zaraz mi tak, no dobrze, no to jakiego pracownika wyprodukujemy w tej szkole? Podstawowej, w gimnazjum, w liceum, na studiach wyższych, prawda? Głos pracodawców, którzy mówią, to nie są dobrzy pracownicy, musicie inaczej kształcić, żeby oni tam lepiej te śrubki wkręcali albo liczyli jakieś tam procenty, prawda? To jest takie oczekiwanie bardzo konkretnej użyteczności. Dziękuję. Oczekiwanie bardzo konkretnej użyteczności. To nigdy nie leżało u podłoża systemów edukacyjnych. Była inkluzja, była ciekawość, idea równości. To się bardzo zmieniło. I to tworzy oczywiście sytuacje kryzysowe, na które pedagodzy zwracają uwagę. Już się zbliżam do końca, nie będę tu truł przez półtorej godziny, ale że ludzie po prostu dużo gorzej się uczą i dużo
gorzej także kreują wiedzę, kiedy mają takie czysto utylitarne podejście do tego, co robią. Kiedy to nie jest oparte na ciekawości, na spontanicznych zachowaniach, ale oparte jest na cynicznych postawach. Ucz się, bo będziesz rąbał kamienie na drodze. No to wtedy kuję i zapominam. Po prostu inne połacie mózgu się uruchamiają. No ale przede wszystkim mamy ten problem kuroniowski. Czemu właściwie te instytucje mają służyć? Czy one mają służyć zdobywaniu umiejętności koniecznych do zapewnienia sobie środków do życia, czy też mają służyć wychowywaniu szczęśliwego człowieka, dobrego człowieka, obywatela? Te wątki znikły. Pani Gesine Schwan może nie wie, ale pani Starczewska jest autorką bardzo pięknej książki Wzory miłości w kulturze Zachodu. W szkole nie ma miejsca na taką książkę. Nie ma miejsca na takie rozmawianie o tym, co w życiu ważne. No więc to jest ten model takiego myślenia o szkole, który Jacek, o edukacji, który Jacek Kuroń propagował. Budowanie więzi, który był jego marzeniem. Budowanie więzi między ludźmi, na tych więziach oparte zdobywanie różnych kompetencji. No ale właśnie na to nie ma miejsca kompletnie. Na to po prostu nie ma miejsca, nie ma czasu w dzisiejszym systemie. Teraz pytanie, które chciałem panią zadać i może bym zaczął od pani profesor Starczewskiej. Czy pani zdaniem ta szkoła taka musi być? Czy musi być tak utylitarna? Czy nie ma miejsca na powrót do takiej szkoły pięknej, idealistycznej, gdzie piękni ludzie, z której wyrastają piękni ludzie? Ja myślę, że tutaj chyba nie jest, znaczy ja bym się nie zgodziła z tym sformułowaniem powrót, dlatego że ta szkoła, która była przedtem, to znaczy, którą znaliśmy przed obecnymi czasami, czyli szkoła PRL-owska, była jeszcze gorsza, bo tam wprawdzie nie było tego utylitaryzmu, o którym pan mówi, ale w tej szkole PRL-owskiej był nacisk ideologiczny. To była szkoła, która formowała człowieka na posłusznego i akceptującego komunizm obywatela kraju. Takie natomiast było założenie. Ja muszę zaraz, ale może... Tak, bo jednak szkoła PRL-owska wprowadziła reformę Kupisiewicza, pracy zespołowej, zespołów wspomagających się, a myśmy to zlikwidowali. Nie, przepraszam, nie, to nie jest prawda. Szkoła PRL-owska przede wszystkim wymagała podporządkowania się określonej ideologii. Jeżeli znam Jacka Kuronia z lat 70. z okresu KOR-u, to główną ideą Jacka Kuronia było właśnie odejście od tego nacisku ideologicznego, w którym mieli się, że tak powiem, hodować ludzie. Ale ja bym się odwołała do innego zdania. To znaczy szkoła, a jeszcze mówiąc o szkole PRL-owskiej, szkoła PRL-owska, ale w ogóle także tradycyjna szkoła, była szkołą autorytarną, w której rolą dziecka było słuchać dorosłego, a największą cnotą dziecka i ucznia było posłuszeństwo i poddanie się temu, co mu się nakazuje. Oczywiście zdarzali się nauczyciele, którzy, będąc autorytarnymi nauczycielami, prowadzili dziecko do pięknych rzeczy i samodzielności, ale ja, no moje takie główne doświadczenie z tamtych czasów to jest takie, że zostałam pozbawiona prawa do nauczania z wilczym biletem, to znaczy z takim zakazem nauczania na terenie PRL-u, za prostą rzecz, że moi uczniowie uczyli się, mówili to, co myślą, zwracaliśmy uwagę na to, żeby właśnie rozwijali swoje osobiste zainteresowania i kiedy przyszła matura, czyli taki sprawdzian szkolny, napisali pracę, bo ja im nie powiedziałam, że macie kłamać na maturze, więc napisali pracę zgodnie ze swoimi przekonaniami. Sekretarz partii nakazał z piątki, którym postawiłam te bardzo samodzielne prace, zmienić na ocenę niedostateczną. Kiedy się nie zgodziłam, okazało się, że wychowuje dzieci w duchu niezgodnym z ideami komunizmu, bo piszą prace wrogie, no i zostałam usunięta ze szkoły w dodatku z nakazem nauczania. Więc to była ta rzeczywistość, z której myśmy startowali. I wydawało nam się, i pamiętam i rozmowy z Jackiem Kuroniem, kiedy w okresie lat 80., w 81., w 80. roku, a później po wprowadzeniu stanu w 81. tworzyliśmy taką podziemną jakby edukację. To znaczy zawsze odwoływaliśmy się do pomocy jakby idei Jacka, ale Zespół Oświaty Niezależnej, który stworzyliśmy,
pisma niezależne, które wydawaliśmy dla nauczycieli, tak zwane zeszyty edukacji narodowej z takimi rzeczami, które były niedostępne, to była wszystko próba przełamania tego jakby ideologicznego nacisku i terroru, a w końcu zaczęła nam się marzyć szkoła inna. I ta nasza szkoła, która powstała tuż po odzyskaniu przez Polskę wolności, czyli w 1989 roku, równe 25 lat temu, i do której Jacek przychodził w pierwszym roku jej istnienia, żeby opowiadać, rozmawiać z uczniami, to była szkoła, która właśnie miała co wprowadzić. I tu jest ta zasadnicza sprawa. Ja tutaj może się odwołam do tego zdania, które mi zawsze przyświecało przy wszystkich pracach pedagogicznych i które było bardzo zgodne także z myśleniem Jacka o tym, jak należy wychowywać i uczyć dzieci. Odwołam się do innego człowieka poza Jackiem, drugiego, który jakby tak wpływał na to, co myślałam o edukacji, mianowicie do Janusza Korczaka i jego bardzo prostego zdania, które wydaje się banalne, a które moim zdaniem jest jakby zdaniem otwierającym rewolucję wychowania w edukacji. A to zdanie brzmi po prostu: dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem. No, wydaje nam się dzisiaj, że trudno o większy banał, prawda? No wiadomo, dziecko to człowiek. Natomiast to jest ta zasadnicza sprawa. Czy my traktujemy naszego ucznia, wychowanka, jako materiał do ukształtowania według jakiegokolwiek naszego pomysłu? W komunizmie według ideologii komunistycznej. Obecnie według wolnego rynku i ideologii rywalizacji rynkowej. Czy też my mamy tworzyć warunki, w których ten człowiek już istniejący, już jakiś, będzie mógł być sobą. I ja myślę, że to jest ta zasadnicza sprawa. Zarówno szkoła podporządkowana jakiejkolwiek ideologii, wszystko jedno jaka to jest ideologia, która ma kształtować człowieka według tej ideologii, lub też szkoła, która wydawało się będzie wolna, a została całkowicie podporządkowana presji wolnorynkowej gospodarki i presji konkurencji, to jest w gruncie rzeczy ta sama szkoła, która nie daje tego, o co tutaj chodzi w tym zdaniu. Nie daje człowiekowi być sobą, tylko go chce ukształtować, czyli traktuje dziecko, ucznia, młodego człowieka nie jako partnera w relacji, tylko jako materiał do ukształtowania. I teraz ta sprawa, o której Pan mówił, wydaje mi się polega na tym. Wydawało nam się, czujemy to, wolność, ale w oświacie ciągle przygotowujemy według jakichś z góry narzuconych wzorów. Obecnie dzieci przygotowujemy do konkurencji, przede wszystkim do tego, żeby w tej konkurencji zajęły jak najwyższe miejsca, ale także instytucje szkolne w tę konkurencję wchodzą w, no, całkowicie. System testów na przykład, który wymusza to, że nasza szkoła ma być lepsza od innej, a miernikiem tej lepszości jest, czy dzieci zdobędą więcej punktów. A konsekwencja jest właśnie niezgodna z tymi ideami tych dwóch panów, Korczaka i Kuronia. Mianowicie bardzo dobre szkoły, co one robią? One po prostu nie przyjmują uczniów, którzy im zaniżą wyniki. W związku z tym dzieci ze środowisk trudnych, dzieci z pewnymi kłopotami, dzieci imigrantów i uchodźców, które będą obniżać wyniki końcowych egzaminów do tych gorszych szkół. Ja Państwu powiem taką anegdotkę. Mamy egzamin wstępny do naszej szkoły, przychodzi chłopczyk, zadajemy pytanie, chłopiec zaczyna płakać. No więc ja się pytam, trzynastolatek, pytam się, o co chodzi, dlaczego płaczesz? No bo przecież ja i tak się nie dostanę, to po co ja w ogóle tu przyszedłem? A ja mówię, dlaczego masz się nie dostać? Pani nie wie, a ja byłem w sypie. Ja mówię, gdzie ty byłeś? W sypie. Co to znaczy? Co się okazuje? Te szkoły, które mają rejonizację i muszą przyjmować wszystkie dzieci, na życzenie rodziców konkurencyjnie nastawionych, te lepsze dzieci dają do klas takich, gdzie będzie wyższy poziom, a te gorsze, akurat w tym momencie gorsze, w cudzysłowie, no te, które w tej chwili mają jakieś kłopoty, do klas, które nazywają sypami. I proszę sobie wyobrazić, jakie to wywiera piętno na dziecku. I z czego to wynika? Już nie z ideologii, tylko właśnie z tego podporządkowania się szkoły temu naporowi konkurencyjnej gospodarki. Więc jeżeli mówić o tym, jaki cel tutaj sobie powinniśmy postawić, myśląc czy czując podobnie jak właśnie Jacek Kuroń,
albo patrząc na dziecko tak, jak patrzył Korczak, jako już na człowieka, małego, ale człowieka, któremu się należy szacunek, prawo dziecka do szacunku, to musimy odejść od tego typu zewnętrznej, prowizorycznej konkurencji, która właśnie w to... Ja jeszcze może taką jedną anegdotkę opowiem o dziewczynce u mnie w szkole, w mojej własnej szkole, gdzie my się staramy właśnie temu przeciwstawiać. Siedzi dziewczynka na korytarzu i płacze. Ja się pytam, czemu płaczesz, Kasiu? Bo dostałam piątkę. Ja mówię, płaczesz, że dostałeś piątkę? Ale Zosia dostała szóstkę. A mama powiedziała, że jak będę gorsza od Zosi, to mi tam nie, to nie wyjadę na jakąś tam wycieczkę. Więc to, temu ulegają rodzice. Rodzice naciskają na szkołę i to podporządkowanie konkurencyjności po prostu znowu zabija to, o co chodzi w wychowaniu. Wychowaniu, które ma na... ma każdemu dziecku, i teraz może ja to zakończę takim, no, tym, o co tutaj naprawdę w moim przekonaniu, sądzę, że w przekonaniu Jacka Kuronia chodzić powinno, żeby każde dziecko odnalazło siebie, żeby wiedziało, co jest jego mocną stroną, żeby umiało współżyć z innymi i działać zespołowo, a nie tylko traktować innych ludzi jak konkurentów, właśnie jak ta Zosia Marysia Zosie, prawda, i Zosia Marysia pod naciskiem rodziców, żeby szkoła była otwarta na wszystkich, nie tylko na tych, których mogą ją wywindować w rankingu punktów na najwyższe miejsce. I to są te rzeczy proste, zdawałoby się, oczywiste, które no, przy tym uleganiu właśnie temu konkurencyjno-rynkowemu nastawieniu społeczności są trudne do zrealizowania, ale nie są niemożliwe, bo żyjemy w wolnym kraju i można nie ulegać tej presji i tworzyć miejsca edukacji, których właśnie będziemy od tego wolni. No na przykład my postanowiliśmy już przed laty, a teraz to się bardzo rozwija, przyjmować do szkoły te dzieci, które właśnie no niekoniecznie w łatwy sposób dają takie wysokie miejsca w tej punktowej, rankingowej konkurencji. Na przykład w tej chwili u nas na Raszyńskiej mamy 70 na 350 uczniów, mamy 70 uczniów z różnych stron świata, uczniów, którzy mają kłopoty z językiem polskim, po prostu uchodźców, którzy uciekają z innych szkół, bo są źle traktowani, ale nie tylko przez kolegów na skutek jakichś tam nieumiejętności rozumienia i tolerowania inności, ale także przez nauczycieli, bo zaniżają te wyniki. U nas oni rozkwitają, czują się dobrze. I stajemy się jakby, staje się to jakby dumą szkoły, że możemy właśnie łączyć ze sobą różne kultury. I myślę, nikt temu nie przeciwdziała, przeciwnie, no dobrze. Ja myślę, że tutaj najważniejszą sprawą jest to, żeby zarówno nauczyciele, jak no, dyrektorzy szkół przyjęli idee, które nie będą takim prostym, łatwym podporządkowaniem się tej tendencji ogólnie panującej, tendencji właśnie do owej niezdrowej konkurencji pomiędzy dziećmi i pomiędzy szkołami. I nic nie stoi na przeszkodzie, poza tym, że jest taki nacisk odgórny, no, taki nacisk wyrobiony przez pewien sposób funkcjonowania, ale jest jednocześnie bardzo dużo ludzi, którzy się temu przeciwstawiają. I są szkoły, ja bym dlatego nie zgodziła się z Pana takim ogólnym określeniem, że jest jakoś. I są szkoły, które działają na innych zasadach. Ja znam takie szkoły, nawet małe szkoły na prowincji, gdzie podmiotem jest dziecko, dziecko, które już jest człowiekiem i z którym trzeba nawiązać tą właśnie usamodzielniającą mu, dającą mu szansę rozwoju relacji. Oczywiście to bardzo dobrze, że pani dyrektor zna takie szkoły, ale to jest jakby potwierdzenie reguły. No, są te wspaniałe wyjątki. System jest, jak pani sama zauważyła, wymuszający, prawda, ten system testu. Ale nie, to nie jest tylko system stworzony przez państwo. To jest presja rodziców w ogromnej mierze. Głównie rodziców. Ja może takie jedno zdanie dorzucę. Myśmy kiedyśmy zakładali to naszą Bednarską, kiedy pana syn już tam niedługo miał przyjść, to myśmy w tym pierwszym momencie tak daleko w tych rewolucyjnych naszych pomysłach szli, że chcieliśmy nie stawiać ocen po to, żeby właśnie z tych cyferkowych ocen, po to, żeby właśnie nie budzić konkurencji, tylko dawać opisowe oceny, jak chcieliśmy, no właśnie w ten... Absolutnie zaprotestowali rodzice, bo rodzice chcieli stopnie, bo oni chcieli wiedzieć, czy moja Kasia jest lepsza od Jasia, czy Jasia jest lepszy od Kasi. Czyli ta konkurencyjność jest, i mimo że to byli bardzo światli rodzice, ale oni uważali, że to jest bardzo, bardzo potrzebne.
Czyli no w dużym stopniu jeszcze przez rodziców wymuszano. A jeszcze wtedy nie było tak źle. Jak, bo jak moje młodsze, starsze dzieci kończyły przedszkole, no to jeszcze było oczywiste, że dziecko po prostu kończy przedszkole i idzie do szkoły. To jakoś się toczyło. Teraz mam 7-letniego synka, który kończy pierwszą klasę. Jak skończył 5 lat, to pani dyrektor przedszkola wezwała rodziców i powiedziała nam tak, no proszę państwa, państwa dzieci niedługo będą szły do szkoły. Trzeba się zdecydować, czy chcą iść do dobrej szkoły, czy do publicznej. Bo jeżeli chcą iść do dobrej, to my proponujemy tutaj kursy przygotowawcze, 5-letnie dzieci, i które pozwolą im zdać egzamin, żeby się dostały do dobrej podstawówki. I ja zostałem, bo byłem bardzo ciekaw, jak to się wszystko dalej potoczy, ale więcej niż połowa rodziców w to weszła. I teraz, znaczy to pokazuje, to, że choroba ma charakter społeczny, że to nie jest tylko decyzja oszalałych ideologicznie polityków. To może było gdzieś tam na początku, tak mi się wydaje, że to było u podłoża różnych reform, ale że społeczeństwo zostało trwale i poważnie zakażone. 20 lat temu właśnie, jak moje starsze dzieci kończyły przedszkole, to było jeszcze nie do wypowiedzenia, taka oferta była. Chciałem zapytać panią profesor Szwan, bo Niemcy mają trochę dłuższe doświadczenie z rynkiem i demokracją. Czy wy też macie ten problem tak nasilony? Czy to my jesteśmy noworyszami? Czy może i zachłysnęliśmy się tym, zaraziliśmy się bardziej niż jak Indianie europejskimi chorobami po podbiciu Ameryki? Czy po prostu ten współczesny model rynku kapitalizmu tak działa? To jest pierwsze pytanie do pani profesor. Może ja zaczynam z pierwszą pytaniem. Po pierwsze, ja chciałam bardzo serdecznie dziękować, że mogłem być tutaj. I dla mnie było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie i szczęśliwe doświadczenie, żeby słuchać, co pani powiedziała. Ja nigdy nie spotkałam pani, ale ja całkowicie zgadzam się z panią. To znaczy, że wydaje mi się, że wartości, z którymi pani ogląda ten system edukacji, są prawdopodobnie te same, jak ja mam, chociaż nie dzieliliśmy tego samego świata. Ale to zdanie, że dziecko nie będzie człowiekiem, ale jest prawdopodobnie w fundamencie tych wartości jest podstawa tego. I ja też myślałam, że to jest bardzo ciekawe. Naturalnie przed 1989 roku to był komunizm tutaj w Polsce, w Berlinie Zachodnim to nie był komunizm, ale jeżeli ja to porównam do problemów wychowania niemieckiego, to, co pani krytykowała z komunizmem, można też bardzo łatwo nazywać autorytaryzm. To jest to samo. I jeżeli nazwisko było komunizm, to po prostu to na pewno nie był ten, powiedzmy, ten komunizm od początków, ale to był ten stalinizm, ten autorytaryzm i to jest zawsze to samo. To, co domaga od dzieckich, co jest, że oni będą to, co nauczyciel chce sobą, będą i nie to, co oni chcieli być. Więc z tym wszystkim ja zgadzam się całkowicie i też zgadzam się z tym, że są rodzice bardzo często, które mam taki nacisk, bo oni też boją się, że ich dzieci nie mogą żyć w tym świecie, to znaczy to jest jeszcze nacisk i czasem już w szkołach elementarnych, ale też w innych szkołach nauczycieli nie chcieliby pozgadzać się do tej konkurencji, ale rodzice chcą.
właśnie zmuszają i już w pierwszej klasie szkoły elementarnej powiedzą, że oni chcą, że ich dziecko będzie za 8 lat, ja nie wiem gdzie, naturalnie. I też to doświadczenie, że jeżeli są tylko piątym i nie trzecim w tym rangie, to jest całkowicie idiotyczne właśnie. Więc ja to w tym wszystkim jak zgadzam się. No, pan powiedział, czy takie eksperymenty są tylko wyjątki, piękne wyjątki, ale nie mogą być normem. Wychowanie to naturalnie też u nas w Niemczech jest to samo. I muszę powiedzieć, że ten system konkurencji zaczął się właśnie, kiedy Polska była wolna, ale też w Niemczech to zaczął się w tym samym momencie. Przedtem mieliśmy te naciski dawnego autorytaryzmu z nauczycielów, które jeszcze byli albo z czasu nazistowskim, albo nawet przedtem, ale mimo to mieliśmy też po II wojnie światowej w Niemczech zachodnich kilka prób, żeby naprawdę uwolnić dzieciów i rozumieć, że oni muszą mieć ich swoiste mniemanie, ich swoiste ideał i tak dalej. To, co się dzieje teraz, ta konkurencja i ta presja jest straszna. Mamy dużo tych eksperymentów, które próbują robić wyjątek, które próbują wychodzić z tego przymusu. Ale dotąd ja powiedziałam, że w szkole elementarnej nauczycieli już próbują być lepiej, ale nacisk, rodzisko, przede wszystkim, kiedy na przykład mieszkają w dzielnicach dobrych, tak zwanych dobrych, oni bardzo ciężko robią ten nacisk. Jeżeli ci nauczycieli są w dzielnicach w Berlinie na przykład z dużo, jak to jest nazywane, imigrantami, to jest całkowicie inna sytuacja, bo bardzo często środowisko jest tak daleko od edukacji, że jest trudno, żeby motywować dzieci. Co my praktycznie wiedziemy jest, że system edukacji musi na przykład w szkołach też mieć tak zwanych socjalarbeiter, co to jest? Ci, którzy pracują w administracji, żeby pomagać socjalnie. To znaczy nie tylko tradycjonalni nauczycieli, ale wszyscy te psychologi i tak dalej, bo ten środowisko w szkołach jest taki różny od środowisku 50 lat temu, gdzie mieliśmy tylko adwokati i tak dalej, inne warstwo społeczne, że cały ten proces musi zmienić się. Też i są takie próby, ale uogólnianie tego, co to jest uogólnianie, tak? Jest generalizacja, to jest łatwiej, tak? Generalizacja tego po prostu kosztuje pieniądze, bo trzeba nie tylko mieć inną kulturę, ale też mieć więcej ludzi, bo dziecko musi, wychowanie jest coś, co jest osobiste, co jest personalne, trzeba mieć taką komunikację. I niemożliwe, jeżeli klasa ma, ja nie wiem, 30 dzieci i bardzo różne dzieci i tak dalej, jest kultur bardzo różny. Czasem mamy takie klasy w dzielnicach w Berlinie z dużymi imigrantowami, gdzie mamy 15-20 narodowości. W klasie z 30 ludzi. Co mamy? Arabski, mamy Turki, mamy, ja nie wiem co jeszcze. I naturalnie dla nauczyciela jest bardzo ważne, żeby on wie, jakie jest środowisko. Więc takie są
Wyzwania, takie są wyzwania, bardzo trudne, ale moim zdaniem jest można powiedzieć, jest jaka droga, bo ten system gospodarki, który tak dużo nacisku robił na edukacji, też teraz, to jest troszkę moje doświadczenie, ale też nadzieja, że oni coraz więcej domagają jakości, które są indywidualność, które są innowacja, które są możliwość, żeby kooperować, i dużo naszych ludzi w gospodarki już nie interesują się notami? Stopniami. Nie interesują tym, bo to już nic nie mówi o jakościach tych ludzi. Oni po prostu chcą obserwować ich albo coś takiego i potem widzą, czy oni są naprawdę zdolni, żeby coś ciekawego robić w tych przedsiębiorstwach. To jest jedna rzecz. Potem druga rzecz też, nawet w globalizacji gospodarki coraz więcej potrzebują ludzi, którzy znają, jak zachować się z różnorodności. To znaczy nawet produktywność tej różnorodności jest teraz czasem faktorem, żeby zmienić kulturę wychowania, bo oni widzą, że mieć zawsze tą samą osobę, to nie pomaga przedsiębiorstw. Może to jest troszkę za dużo nadziei, co ja mam, ale wydaje mi się, że jeżeli my zostajemy z tymi ideałami, z tymi wartościami, co powiedzieli, że Rzesku już jest człowiekiem, że coraz więcej możemy silnić tą tendencję, która jest nawet teraz domagana przez gospodarkę. Ja gdybym miał coś dorzucić do tego, to bym powiedział, że taka mała modyfikacja by się może przydała. Bo chodzi nie tylko o to, że dziecko jest człowiekiem, tylko że dzieci są ludźmi. Bo kiedy Korczak to mówił, indywidualizacja nie była takim problemem. Dziś jednym z podstawowych problemów systemu edukacyjnego jest to, że on nie wspiera wytwarzania więzi, prawda? Szkoła siłą rzeczy te więzi buduje, bo dzieci są w jednym miejscu bardzo wiele godzin. Ale nie wiem, jak pani dyrektor sobie z tym radzi teraz, kiedy liceum trwa tylko 3 lata na przykład, prawda? A program jest gigantyczny. Ale czas na przykład na rozmowę, żeby przerobić program i mieć czas na rozmowę. To jest najpowszechniejsze narzekanie większości nauczycieli, że oni nie mają kiedy z dziećmi porozmawiać, z uczniami, porozmawiać o tym, o czym mówią. Prawda? Mają czas tylko opowiedzieć, wyegzekwować dzwonek. Więc ten problem współczesnej edukacji to jest jego koncentracja, jej koncentracja na wiedzy erudycyjnej, którą łatwo było przekazać, ten komplet wiedzy o świecie istniejącej łatwo było przekazać, kiedy model szkoły powstawał w XIX wieku. Dziś wiedza tak szybko narasta, że już się nie daje po prostu. I pytanie jest takie, czy my potrafimy zredefiniować cel istnienia szkoły z przekazania wiedzy na wsparcie człowieka w rozwoju i socjalizacji? Czy jesteśmy w stanie tego, bo mówimy o rewolucji potrzebnej w oświacie, czy na przykład to jest ten kierunek, który jest możliwy i potrzebny, postulaty, nie wiem, obcięcia treści programowych o 50%, żeby stworzyć przestrzeń na życie szkoły? Ja myślę, że to nie tyle chodzi o obcięcie treści równe dla wszystkich, co o stworzenie możliwości wyboru. To znaczy,
jeżeli byśmy przyjęli, że no właśnie wychodząc z tego naszego wyjściowego hasła o dziecku jako o człowieku, że człowiek musi odnaleźć siebie, musi odnaleźć to, co go najbardziej interesuje. Stworzenie takiej szansy wyboru w szkole, stworzenie także, żeby dziecko w szkole mogło iść za swoimi zainteresowaniami, a nie tylko za jakimś mechanicznym przyswojaniem informacji, zawierzenie temu, że informacje może zdobywać sam, ale przede wszystkim nauczenie go umiejętności samodzielnego myślenia i stawiania pytań. To jest podstawowa rzecz. To jest podstawa, że na przykład no, taką no, złą rzeczą się stało, mamy z tym dość długie doświadczenie, myśmy wprowadzili filozofię i uczymy, jesteśmy chyba jedną z bardzo nielicznych szkół w Polsce, które już gimnazjalne dzieci, czyli już dwunastolatków ma lekcje filozofii i ja uważam, że to są szalenie ważne lekcje, nie ze względów erudycyjnych, tylko ze względów spojrzenia z różnych stron, a właściwie kontynuowania tego swojego człowieczeństwa dziecinnego, no bo kto jest największym filozofem? Czterolatek, który bez przerwy pyta dlaczego. Filozofia zrodziła się ze zdziwienia światem. Największym filozofem są te małe dzieci, które chodzą za nami, ciągną nas, a dlaczego? A dlaczego słońce? A dlaczego to? A dlaczego tamto? Żeby tego nie zagubić. Jeżeli będziemy patrzeć na dziecko nie jak na materiał, z którego mamy ukleić tego pożądanego przez nas człowieka, tylko już jako na człowieka, to wtedy nie będziemy się opędzać od tych pytań, tylko będziemy się starali, żeby one nie zanikły, żeby one szły dalej. I w ten sposób zacznie się tworzyć ludzi myślących, ludzi umiejących stawiać problemy, ludzi umiejących odnajdywać to, co jest ich prawdziwą pasją. Nie ma człowieka, który by nie miał jakiejś swojej mocnej strony. On może być dysgrafem, dyslektykiem, może mieć też dyskalkulię i być kiepski na matematyce, ale na przykład ma niesłychaną wrażliwość i empatię i wspaniale pracuje z dziećmi, które młodszymi, które potrzebują jego pomocy. Pomóc mu to odkryć, pomóc stworzyć takie miejsca w szkole, w których będzie można odkrywać różne mocne strony tych dzieci. Ale jak to zrobić? Ale ja zaraz powiem, jak to się staram robić na przykład. Systemowo. Systemowo nie, dlatego że tu jest zasadnicza sprawa. Systemowo się tych rzeczy nie da zrobić. To znaczy nie można tego nakazać odgórnie, bo wszelkie próby nakazywania odgórnie zrobią z tego karykaturę. Jedyna rzecz systemowa, jaką można zrobić w moim przekonaniu, to dać autonomię szkołom, żeby mogły dostosować swój sposób uczenia do dzieci, które mają, i następnie tak przygotowywać nauczycieli, żeby oni wiedzieli, o co chodzi w nauczaniu i wychowaniu. I w związku z tym, jeżeli tutaj zadać pytanie właśnie systemowe, to ja bym powiedziała tak, maksymalna autonomia szkół, czyli zawierzenie nauczycielom, że oni potrafią pracować tak z dziećmi, żeby właśnie te rzeczy robić, i zasadnicza zmiana sposobu kształcenia nauczycieli. Proszę Państwa, w tej chwili nauczycieli się kształci wyłącznie jako fachowców przedmiotowych. Za wyjątkiem 1-3. Słucham? Za wyjątkiem 1-3. Tam jest lepiej, 1-3. Dzięki temu jest lepiej. Natomiast ci, którzy przychodzą już 4-12, to są ludzie, którzy są biologami, fizykami, chemikami, literaturoznawcami i którzy nic nie wiedzą o tym, jak rozwijać i jak pracować z dziećmi. I zatem, gdybym ja na przykład była władcą systemowym, to ja bym zrobiła dwie rzeczy. Ja bym przede wszystkim położyła ogromny nacisk na kształcenie nauczycieli, a następnie wybrała w kraju te szkoły, które już to umieją robić i zrobiła z nich tak zwane szkoły ćwiczeń. To była taka nazwa przedwojenna. I nie dawałabym prawa do nauczania, żeby uzyskać dyplom nauczyciela, musiałby taki przyszły nauczyciel odbyć roczną praktykę w szkole ćwiczeń, w której te rzeczy się stosują. Tam pracować przez rok, i dopiero wtedy połączenie jego wiedzy fachowej z taką roczną praktyką w takiej szkole i z wiedzą psychologiczną dawałoby dyplom uprawniający do pracy jako nauczyciel. I w ten sposób ta rewolucja, o której tu mówimy, nie dokonałaby się odgórnie, bo odgórnie to by się zrobiła z tego karykatura, bo oczywiście trzeba, bo co znaczy odgórnie? Odgórnie trzeba pisać sprawozdania, prawda? I cała biurokracja, która by była nastawiona, to byłaby karykatura tego, prawda? My to oczywiście robimy i wypisujemy tam, jakim tam dzieciom pomogliśmy w jakiej sytuacji. Natomiast rewolucja dokonana oddolnie przez to, że zmieniłoby się postawę nauczycieli, a szkołom by się dało autonomię, możliwości dobierania i metod, i sposobów do tego, jakie mają dzieci. To też nauczał tego Korczak. On mówił, w wychowaniu i w nauczaniu nie ma dogmatów. Jeżeli coś przyjmiemy za dogmat, to za chwilę się okaże, że do określonych dzieci to nie pasuje. Tutaj jest jedyna tylko rzecz. Starać się
rozumieć dziecko i dostosowywać sposób funkcjonowania nas jako wychowawców i nauczycieli do tego, co jest tutaj aktualnie potrzebne. No pan się pytał, jak z tym rozwojem na przykład empatii. No my, ja znalazłam u siebie kilkoro takich dzieci, które właśnie, u których to stanowi mocną stronę, a znaleźć to można, prowadzimy na przykład takie zajęcia zupełnie niezwiązane z żadnym programem. Dwa razy w tygodniu przyjeżdża do nas autokar pełen małych dzieci z ośrodków dla uchodźców. To są dzieci, które tam po prostu siedzą i nic nie mają. Te dzieci przyjeżdżają, a nasze dzieci są wolontariuszami, czyli opiekują się nimi, bawią się z nimi, karmią ich, przygotowują dla nich prezenty na jakieś święta i wtedy można zobaczyć, kto, dla kogo to jest naprawdę bardzo pociągająca, ciekawa praca. A tych, którzy takich odruchów nie mają, można tego poprzez taką działalność wolontaryjną nauczyć. I tego nikt by nie wymyślił, tego nie można odgórnie nakazać. Nam się akurat to udało, dlatego żeśmy mieli dzieci z tych ośrodków i dowiedzieliśmy się, jaki tam jest los tych maluszków, takich od 2 do 7 roku życia. No i postanowiliśmy te maluszki 2 razy w tygodniu do nas przywozić. W innym miejscu może być zupełnie co innego. I dlatego właśnie takie otwarcie szkoły na różne sposoby działania, pozalekcyjne, otwarcie na jakieś takie zajęcia, które mogą właśnie wspierać, no na przykład teatr szkolny. No na przykład tańce rozmaite. No na przykład u nas w szkole co się robi? No robi się przeważnie 2 razy w miesiącu, czasem raz na miesiąc jest dzień kultury jakiejś. Jest kultura tybetańska, bo mamy Tybetańczyków. Dzień kultury chińskiej, dzień kultury tybetańskiej, dzień kultury czeczeńskiej. I wtedy oni się stykają z tymi innymi i to zupełnie jest co innego, bo ten inny przestaje być anonimowy. On siebie pokazuje i wtedy można z nim coś razem robić. No, te nasze dziewczynki poprzebierane w stroje czeczeńskie, no były szczęśliwe, że mogą razem z nimi tańczyć, coś tak zupełnie innego niż to, co tam było. W związku z tym ja bym 2 postulaty postawiła, jeśli chodzi o system. Zwiększenie autonomii, zmniejszenie biurokracji i zasadnicza reforma kształcenia nauczycieli prowadząca do powstania tak zwanych szkół ćwiczeń, w których będzie można ćwiczyć właśnie taką rzecz inną niż ten odgórny nakaz. Pani profesor Szwan. Ja chciałbym dodać kilka perspektyw. Najpierw jeszcze raz, ja zgadzam się z tym wszystkim i może można to generalizować w tym sensie, że żeby naprawdę uczyć się każdy człowiek i też mały człowiek, musi mieć dużo dobre poczucie samowartości, bo to tylko jeżeli jest takie poczucie samowartości, to dziecko ma odwagę, żeby znowu znaleźć coś nowego. Ciekawość to jest też mieć odwagę. I jeżeli nie ma samowartości, to ta odwaga nie jest. I dlatego to wszystko jest takie ważne. Ja chciałam, i to jest z punktu widzenia wychowania, psychologii i tak dalej, dziecka, to jest bardzo, wydaje mi się, prosto dla wszystkich, którzy dzielą te wartości. Ale można nawet z innego punktu widzenia, mianowicie z punktu widzenia świata, w jakim dziecku i wszyscy ludzie będą żyć, żyją teraz, będą żyć w przyszłości, można to też wyjaśnić. Bo jaki będzie ten świat? Wezmę najpierw rynek pracy. Nikt nie wie dzisiaj, jaki będzie postać rynku pracy. To znaczy, jeżeli domaga jest, żeby wychować w sensie, żeby dzieci mają dobre miejsce w tym rynku pracy, to niemożliwe, bo nikt nie wie, jaka będzie technologia i tak dalej, ale co potrzebują wszyscy, to jest samowartość, to jest odwaga, żeby coś nowego uczyć się, żeby coś znaleźć, żeby być w komunikacji z innymi, to są te jakości, ale naturalnie też nie tylko te jakości, jak pani powiedziała i podkreśliła bardzo dobrze, to są jakości, których uczymy się też tańcząc i tak dalej. To jest artystyczne rzeczy. Ale naturalnie trzeba też
mieć takie jedzenie, solidne jedzenie, ale nie zjeść te jedzenie, te informacje, ale wszystko, nie tylko przeczytanie, ale też entwickeln, rozwiązać. I jeżeli Humboldt, którego ja jeszcze dużo lubię, ten Humboldt, mówi po niemiecku forschend lernen, to znaczy uczyć się badaniąc, coś takiego, to znaczy, że właśnie to nie jest po prostu powtarzać, powtórzyć, co nauczyciel powiedział, ale sam sobie znaleźć wiedzenie, znaleźć, co jest nowe i też mieć refleksję, jaka jest baza tej wiedzy, bo jeżeli powtarzam po prostu informacje i nie wiem, jakie są źródła tych informacji i tak dalej, ja nie mam naprawdę informacji. Ja muszę dojść to, i nawet dojść i wiedzieć, jak tam dojść. To znaczy ta wiedza, brakuje mi teraz słowo, ta wiedza metodologiczna jest ważna i to, co Humboldt powiedział, żeby nie mieć totes Wissen. Wiedzieć, dobrze? Ale mieć wiedzą żyjącą, naprawdę, którą można używać. I też jest inna rzecz. Ten świat, w którym żyjemy i będziemy żyć, będzie coraz więcej świat z dużo różności. Tutaj, w tym społeczeństwie, jeżeli ja idę przez ulicę w Berlinie, z porównaniem 20 lat temu, mam o wiele więcej ludzi, gdzie już widzę, jeżeli jestem rasistowską, ja powiem to ironicznie, ja widzę, że oni prawdopodobnie nie urodzili się w Berlinie. Dobrze, to jest całe mieszanie teraz już w Berlinie bardzo, bardzo, o wiele więcej niż w małym miejscu, ale więc ta społeczność jest coraz różnorodna. Ja? Coraz bardzo tak, różnorodna i to znaczy, że my, jeżeli chcemy przyjąć, jeżeli nie, jeżeli chcemy być bez konfliktów brutalnych, musimy uczyć się rozumieć innych. Ja nazywam to po niemiecku Verständigungsfähigkeit. To znaczy umiejętność, żeby rozumieć innych i to jest podwójne. Rozumieć co do treści tego, o co chodzi, nawet w biologii albo geografii i tak więcej, tak dalej, ale też chcieć rozumieć. Po niemiecku to jest Verständigungsfähigkeit, Verständigung, porozumienie, to znaczy, że ja chcę rozumieć innego. Ja mogę po prostu słuchać do kogoś i nie rozumieć, bo ja tylko chcę znaleźć to, co jest absurdalne albo coś takiego. Ale w przeciwieństwie, my musimy w tym świecie z tak dużo różnicami, musimy próbować znaleźć to, co jest wspólne, co jest zrozumiałe w tym, co jest innym, co najpierw wydaje się nam całkowicie absurdne, niezrozumiałe i tak dalej. To tylko w tym sensie, że możemy rozumieć, o co chodzi w Afryce południowym, Nordafryka, tak, południowym, o co chodzi w Indiach i tak dalej. Jeżeli my myślimy, że nasz standard jest ogólny standard i inne może nie są rozsądne i tak dalej, to nie może funkcjonować. I ja teraz powiem coś bardzo prowokujące. Kiedy Saddam Hussein nie chciał pozwolić, żeby pokazać jego, ja nie wiem, miejsca, gdzie miał te
les âmes, tak, tak. On, on wszyscy powiedzieli na zachodni, jeżeli on nie chce pokazać, to to znaczy, że on chce coś schować. Ale można też powiedzieć, że on nie chciał pokazać to, bo jest jego rozumienie o stolc, o dumie, że on nie chciał to pokazać. No ja myślę, że Saddam Hussein był okropny chłopak. To jest bez pytania. To nie chłopak, to okropny dyktatorem, facet i tak dalej. Tylko trzeba rozumieć, jakie są motywy w innych kulturach. W innych kulturach. I gdyby wszyscy wiedzieli w Iraku, że nie ma tych waffen, tych broń, byłoby może troszkę trudniejsze, żeby mieć wojnę. Trzeba by wymyślić inny pretekst, tak. Tak, ale ta wojna to jest teraz w ogóle uznane, to nie naprawdę prowadziła to coś demokratycznego, prawda? To znaczy, to są próby, że jeżeli my nie chcemy w hermeneutyce rozumieć, o co chodzi, i w filozofii ja zgadzam się całkowicie z tym, to będzie trudno żyć razem w tym świecie. To dlatego z punktu widzenia świata, to też nie tylko z punktu widzenia psychologii dziecka, ale też z punktu widzenia świata, to jest bardzo ważne, żeby schować poczucie samowartości, poczucie, żeby naprawdę rozumieć innych, poczucie ciekawości, bo trzeba odwagę i tak dalej. No tak, ale to jest kwestia, bo to brzmi bardzo pięknie, tylko to jest kwestia poważnych wyborów. Bo jeżeli chcemy przekazać dzieciom tyle wiedzy, ile dziś próbujemy im przekazać, to ani one nie mają siły, ani my nie mamy czasu, żeby dodawać do tego te takie no, kluczowe rzeczy pedagogiczne. Nie, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie jest dodawanie, to jest droga. To znaczy, to nie chodzi o to, tu jest ta zasadnicza zmiana, która musi nastąpić. Nie wypunktowana ilość wiedzy, tylko droga, którą się do rozumienia świata dochodzi. I to jest najważniejsze. To znaczy, nie, na czym polega wadliwość obecnego systemu? Na tym, że testy, znaczy coraz lepsze są te testy, ale ciągle jeszcze jest to takie wyrywkowe sprawdzanie informacji. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby uczyć rozumowania i dochodzenia. I to jest ta zasadnicza różnica, zmiana metody, prawda? Od uczenia się na pamięć lub przyswajania faktów, bo może taki fakt być na teście. Co jest jeszcze strasznie ważne? Wzajemna relacja między przedmiotami. Wadą obecnego systemu jest to, że każdy przedmiot jest jakby właściwie oddzielnie. No, zupełnie paradoksalna wada teraz jest taka, że na przykład historia w gimnazjum kończy się na I wojnie światowej, a jednocześnie dzieci czytają lektury z polskiego współczesne. I w tym momencie, kiedy czytają Kamienie na szaniec, na historii uczą się o powstaniu styczniowym. I robi się po prostu kasza w głowie. W związku z tym są tego typu niedopatrzenia programowe, które no wymagają poprawy, ale to tu nie chodzi o to, ale żeby... Ale to nie jest niedopatrzenie. To jest cała filozofia. Nie, to nie jest filozofia. To jest filozofia przeniesienia do szkoły średniej, gimnazjum i liceum zwłaszcza, podziału przedmiotów akademickich, tak jak specjaliści są. Historyk pisze historię, fizyk pisze fizykę i tak dalej. Mogą sobie być te specjalności, tylko one powinny być ze sobą połączone tematycznie, tak, żeby szły podobne te obok siebie. No tak, ale są też systemy szkolne, w których ten podział jest zacierany programowo, prawda? Przez podział przedmiotów na science, humanities i tam coś jeszcze, technical, tam coś, tak? I czyli, bo pytanie jest takie, czy my opowiadamy o tym, czego ludzie się dowiedzieli przez ileś tam lat nowoczesnych społeczeństw, co naukowcy stwierdzili przez te ileś lat, czy opowiadamy o tym, jak świat się kręci? To jest zupełnie inna opowieść przecież. A wydaje mi się, że nie trzeba zawsze wierzyć naukowców. To jest, bo oni naturalnie, jeżeli widać to w realistycznie, socjologicznie sensu, ci, którzy tam są na uniwersytecie, nie mają pierwszy interes w tym, żeby naprawdę wyjaśnić świata i tak dalej. Oni mają całkowicie inne interesy. Oni mają interesy kariery, oni mają interesy mieć pieniądze dla projektów, bo to jest ważne dla uniwersytetu. Całe te procedury są
daleko tego, że oni chcieliby naprawdę wyjaśnić, jaki jest świat. I zresztą, moim zdaniem, w szkole elementarnej, gimnazjum i też na uniwersytecie, to, co jest coraz więcej ważne, to jest to, co my nazywamy projekt learning, projekt uczenie projektowe. Bo ten projekt, jak świat, nie jest oddzielony. Ten projekt jest przez definicję interdyscyplinarny, bo to wszystkie te dyscypliny są sztuczne. To są filozoficznie ugruntowanie rzeczy, które mają fizyka, tradycję i tak dalej, ale wszystkie nowe badania w tych, nawet w tych obszarach są zawsze badania na granicach tych. To świat, połączenie. No teraz, bo chciałbym, żeby Państwo też mogli przez chwileczkę, chociaż o 5:00 musimy skończyć, nie ma przebacz. To jeszcze tylko Panią zadał jedno pytanie, bo to wszystko właściwie, co do tej pory powiedzieliśmy, jest przedmiotem konsensu na poziomie nauk pedagogicznych, ale też w większości nauk społecznych. Właściwie nie ma sporu co do, w tych sprawach, takiego poważnego. To dlaczego tego się nie daje zrobić? Edukacja jest sprawa prywilegii i pomocy. U nas w Niemczech, ja mogę to widzieć bardzo klarownie, dzielenie między tych wszystkich gimnazjum i innych, to jest, co rodzice, ich dzieci, którzy cały czas mówią o konkurencji, która jest taka ważna, żeby naprawdę produkować wiedzę i tak dalej. W tej chwili, gdzie ich dzieci są w konkurencji z innymi, oni nie chcą. To znaczy, oni chcą oddzielić od początku i mieliśmy takie publiczne referendum w Hamburgu. To był bardzo jasne. Tam to była pewna klasa społeczna, która chciała rezerwować system pedagogiczny dla ich dzieci. Edukacja jest zawsze w gruncie rzeczy prawa mocy, prawa przywilegium. To jest zawsze załączone. Gdyby to było tylko sprawa intelektualna, analizy i tak dalej, to byłoby bardzo łatwo. Ale to jest sprawa mocy, bo jeżeli macie rodzice, którzy są bogate i tak dalej, oni chcą, że ich dzieci będą mieć wszystkie przywileje potem. Ale nie, to nie pewno. To nie pewno przez głowę. To jest tylko pewno, jeżeli oni żyją w takim siedzibie stosunków, że oni już wiedzą, że oni będą. Ta jest pierwsza stacja, następna stacja jest z przyjacielami w Stanach Zjednoczonych, potem trzecia stacja jest na Chinach i tak dalej. To znaczy, idea w moim wieku, kiedy ja urodziłam się, że to, co my robimy w naszej głowie i co my możemy perform, że to może być realizowane. Nie. Świat jest bardzo dzielony przez przywileje. Trzeba to widzieć. I to dlatego też, że ten system, jeden z gruntów, są inne jeszcze, że ten system wychowania jest tak trudno, żeby zmienić, bo to są przywileje tam w tym. Pani dyrektor. Ja myślę, że jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałam. To znaczy, że tego się nie da zmienić nakazem odgórnym systemu edukacji, że żeby ten system wychowania edukacji w dużej skali się zmienił, to musi to być robione przez ludzi, którzy bezpośrednio w tej edukacji tkwią. Ale musi na górze zapaść decyzję, żeby oni mogli robić, co chcą. Nie mogą robić, co chcą, bo to też by było bez sensu. Jak są nieprzygotowani, to nie mogą robić. Na górze powinna zapaść decyzja. Autonomia większa, mniejsza biurokracja, czyli mniejsze nakazy takie konkretne, pokazane cele, takie, o których mówimy, i przede wszystkim zmiana
zasadnicza zmiana, porozumienie między tymi dwoma resortami, Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, zmiana systemu kształcenia nauczycieli, tudzież zmiana rankingów. Nie nagradzamy szkoły za to, że mają więcej punktów w rankingach, pozbywając się uczniów trudnych, ale nagradzamy szkoły za to, jaki mają system wychowania i ogólnego. I teraz te szkoły, które mają najlepszy ten system, mogą się stać tymi szkołami ćwiczeń, czyli miejscem kształcenia przyszłych nauczycieli. Ja myślę, że to musi być powiązana ze sobą, rozsądnie wymyślona linia działań, a poza tym trzecia sprawa to także jakaś, no jakieś, no to już jest do... chyba właśnie do środków masowego przekazu, no do mediów, jakaś taka praca nad tym, żeby zmienić świadomość rodziców. No, jednak udało się w Polsce zrobić coś takiego, że nie jest już teraz popularne bicie dzieci, tak jak było niegdyś. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałam swoją pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej, to tam po prostu dzieci bito. I ponieważ ja byłam bardzo młodą dziewczyną i wyglądałam tak dość dziecinnie, jak przyszłam, tatusiowie zrobili zebranie i powiedzieli, no pani sobie nie da rady z naszymi synami, to jest niesamowite. Myśmy tutaj postanowili, żeby pani ułatwić. Pani będzie tylko zapisywała, a w piątek przyjdzie jeden z nas i da w dupę pasem tyle, ile trzeba, ile pani sobie zażyczy. I to była reakcja rodziców i normalna reakcja szkoły. Przychodzi uczeń do klasy, stróżka krwi mu cieknie po szyi. Ja się pytam, Stasiu, co się stało? Byłem na rozmowie u dyrektora. Dyrektor miał zwyczajnie grzecznych chłopców podnosić za ucho. No i to było za mojego życia. No ja byłam nauczycielką, uczyłam w takiej szkole i tego już nie ma, więc nie można powiedzieć, że się nie zmienia na lepsze. Teraz nie byłoby możliwe, żeby dyrektor w ten sposób postąpił z uczniem i żeby tatusiowie z dobrą miną zaproponowali taką właśnie rozwiązanie niegrzeczności dzieci na lekcji. W związku z tym ja myślę, że to się jednak zmierza w pewnym kierunku zmiany autorytarnego systemu wychowawczego, pokazania, że to dziecko jest człowiekiem już od początku i ukazania tych celów. I to musi wszystko iść razem. To znaczy razem wspierać się powinny te szkoły, które to już realizują. Powinno się zmienić system wychowania nauczycieli i powinno się odbiurokratyzować i dać większą autonomię szkołom, żeby mogły takie metody wprowadzać. No i wtedy powolutku to będzie szło do przodu. Pani Gesine Szwan odpowiedziała w sposób zdyscyplinowany, a wobec pani dyrektor Starczewskiej muszę zastosować ulubione pytanie Juliusza Machulskiego, zadawane na planie zawsze, jak nie da się kręcić. Prawda? Na planach filmowych jest tak, że wiadomo, że nie, głównie się czeka. No więc zadam to pytanie. Ale co nam przeszkadza, pani dyrektor, żeby to się stało? Myślę, że przeszkadza to, co zwykle przeszkadza w tym, żeby coś się działo. No taka inercja społeczna, nie ma zakazu. I przeszkadzają nam pewne utrwalone zwyczaje. To znaczy przeszkadza nam sposób rankingowania, rankingi publiczne, które podniecają tą rywalizację. Przeszkadza nam biurokracja, bo nawet jak czasem władze spadną na dobry pomysł, to w gruncie rzeczy realizacja tego pomysłu polega na wypisywaniu papierów i na biurokratycznym sprawdzaniu, czy to jest zrealizowane, czyli nieumiejętność sprawdzania, co się dzieje, tylko właśnie ta poszerzona biurokracja. Przeszkadzają nam nawyki odziedziczone, które mamy. Przeszkadza nam właśnie to, że nie wprowadzamy tego do dobrego systemu kształcenia nauczycieli. Dlaczego nie wprowadzamy? Ja bym się tu nie dopatrywała jakichś makiawelicznych sił, które chcą koniecznie nie dopuścić do tego, żeby wychowywać dzieci tak, żeby one rosły na mądrych, samodzielnych, niezależnych i odnajdujących swoje wartości w życiu ludzi. Nie ma tutaj ideologii, która by to nakazywała. Jest bezwładność wobec ideologii rynku po prostu. I to ja myślę, że wszyscy za to odpowiadamy, że tutaj nie ma nawet kogo specjalnie, że tak powiem, palcem wskazywać. Coś to, że to jest bardzo dziwne, że mamy jak kręg. Tak. System planowania w gospodarki ma taką biurokrację, prawda, oni wszystko wypiszą i tak dalej, żeby naprawdę kończyć plan, trzeba to wszystko wypisać. Ale system konkurencji i rynku w tym sensie przesadzony i potem też w dziedzinie, gdzie nie może być taki rynek, bo nie ma... To edukacja to nie jest, osoba nie jest towarem, nie? W tym sensie ona, ta konkurencja, ten rynek też w końcu
jest w tej biurokratyzacji. To jest bardzo dziwne, jak to kończy. Ale nie chcę pani powiedzieć, że wracamy do punktu wyjścia po 25 latach, chociaż tamten system był lepszy, był łatwiejszy w tym sensie, że spontanicznie stawialiśmy opór. Pani stawiała opór, masa ludzi stawiała, dzieci wracały do domu i słyszały, że to wszystko nieprawda. Nie wszystkie, ale wiele. A dziś rzeczywiście mam wrażenie, że w zdecydowanej większości ludzie nie stawiają, bardzo niewiele. No ci, którzy dziś tutaj przyszli, próbują stawiać opór, no ale jakbyśmy wynajęli stadion narodowy, to by nas tam zabrakło. Proszę Państwa, przepraszam, że tak troszkę przeciągnęliśmy tę naszą część, zostało nam 10 minut. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołożyć coś ciekawego do tej rozmowy albo zażądać doprecyzowania czegoś, to jest ten moment właśnie. Proszę. Dzień dobry. Ja się dogłębnie z paniami zgadzam, że dziecko od razu rodzi się człowiekiem i że trzeba dowartościować to i uznać to jako to, czym to jest, że to po prostu jest mały człowiek, który rośnie. Ja chciałam panie zapytać, jak panie widzą rolę rodziców? Bo w gospodarce kapitalistycznej i wolnorynkowej rodzice często i matka i ojciec pracują. I pracują długie godziny. Czy takie rozmowy, czy rzeczy, nie wiem, kulturalne, kulturowe, uspołecznianie dziecka, czy widzą to panie nadal na strefę, która należy do strefy domowej, że rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, się tym zająć, czy przez to, że rodzice mają coraz mniej czasu, powinna to przejąć instytucja szkoły i tak jak pan mówił, że jak jest tak wiele wiedzy, którą trzeba przekazać od małego dziecku, że czasami brakuje czasu na to, żeby przekazać takie wartości, które mogłyby być i pedagogiczne, i przekazane z domu. Jeśli można, no mi się nie wydaje, że szkoła może zastąpić rodziców. Że tutaj no jednak dom i rodzice to jest podstawa. I sposób traktowania dziecka przez rodziców, no to jest tragedia dzisiejszych czasów, że nie mamy czasu na nic i nie mamy czasu na własne dzieci, prawda? I nie można na to patrzeć jako na rzecz pozytywną i nie można powiedzieć w takim razie, czy muszą to robić instytucje. Oczywiście rodzic jest, ja zresztą obserwuję, no, obserwuję rodziny i widzę, jak może być mimo zapracowania rodziców, jak mogą rodzice wspaniale i twórczo podchodzić do dzieci. Te same podejście rodziców, dziecko nie może być przedmiotem agresji, nie może być przedmiotem, który odsuwa się na bok, bo nie mam czasu. No ona zajmuje, powinna zajmować to pierwsze miejsce i to rozumieć, że jest bardzo ważne, co nie wyręcza, co nie znaczy, że szkoła nie, no to i rodzice, i szkoła. Ale tu jest jedna jeszcze ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a która mi się wydaje niesłychanie ważna, porozumienie rodziców i szkoły. I to jest też coś, no, coś strasznie ważnego, żeby mówić, że tak powiem, wspólnym głosem, żeby rodzice rozumieli się ze szkołą, żeby szkoła była taka, żeby można było wspólnie działać, to znaczy wspólnie tworzyć te warunki najlepsze do dialogu, do poznania, do rozwoju dziecka. Ale żadna z tych dwóch tych nie może siebie zastąpić nawzajem. Wydaje mi się, że związanie edukacji z postacią rodziny jest bardzo ważna, ale nie myślę, że możemy wrócić do jakiej postaci rodziny, która nie będzie. I nawet w tak zwanych warstwach wyższych, bo ten rynek pracy domaga od oboju rodziców, żeby pracować. I tutaj w Polsce to było zawsze tak. Po 1989 roku mam wrażenie od konferencji o rodzinie w Europie, ja to słyszałam, że oddzielenie rolów w rodzinie znowu wróciło do przed wojną. To znaczy rola męża jest, żeby pracować i tak dalej, i matka może więcej jest odpowiedzialna za edukację, ale to nie ma przyszłości. Z tego powodu prezentowaliśmy w takiej szkole wizerunek rodziny, gdzie oboje rodziców
mieli tylko 80 godzin, 80% dnia roboty i 20 zostają dla ojca i dla matki w partnerowskim sensie dla rodziny jako cel. I rozwiązaliśmy taki wizerunek też dla rodziców, którzy pracują oboje i którzy potrzebują pieniądze. To znaczy, które nie mogą rezygnować się od 40%, każdy 20% ich pieniądzów. I dlatego nasza teraźniejsza ministra rodziny, która współpracowała z nami, teraz przygotuje politykę i już przygotowała, żeby pomagać rodziców, żeby i nawet usić rodziców, żeby oboje pracują w partnerowskim sensie tylko 80%, czyli naturalnie trzeba strukturę szkolną i tak dalej, ale że oboje mieli rolę dla dzieców, też dla chorych, też dla starych i to znaczy też, że męskie, ja? Męskie, a więc męża. Tak samo. I że, was sind denn die Männer? Die Männer. Mężczyźni. Mężczyźni też spotkają od początku, jako to jest słabość. Jako to jest słabość dziecka, słabość chory, słabość uczyć się tego i zajmować się tym. I bo to jest bardzo ważny też ta kultury, żeby nie tylko żony i kobiety zajmują się tym i są zawsze dla słabości i tak dalej, ale że też mężczyźni tego brają. Ale to, co jest najważniejsze, to jest czas. I to jest wielki problem, żeby uzgodzić życia rodziny i też osobiste z światem roboty. To jest coraz więcej problem, bo ten świat roboty coraz więcej zje rodzinę i czas wolny i tak dalej. I tam są teraz u nas, przede wszystkim w tym pokoleniu, jak pani, oni coraz więcej już nie chcą robić tak dużo kariery. Bo oni widzą, że oni tracą rodzinę, przyjaciół i tak dalej. Tylko trzeba pozwolić sobie co do pieniądza, żeby pracować mniej. To jest problem socjalny. I to trzeba też dlatego trzeba też przygotować ramy polityczne, żeby to było możliwe. My mamy Übersichten, Research, my mamy Service, gdzie około 60 albo nawet 70% młodych ludzi chcieliby mieć taki model. 8% pracy, oboje robią oboje, ale oni nie mogą, bo nie mają dużo pieniędzy, ale moim zdaniem trzeba to wiązać do systemu edukacji. Edukacja nie jest tylko w szkole. Edukacja jest w rodzinie, ale ta stara rodzina, edukowana, gdzie kobieta wszystko robi, dalej, to już nie będzie. To jest, ten świat już nie będzie. To dlatego trzeba kontynuować politykę wychowania do polityki rodziny i tak dalej. To jest związane. Proszę Państwa, zmierzamy do finału. Już nikogo nie zachęcam do wypowiadania się. Tylko na koniec może trzy zdania powiem, bo mi się wydaje, że my rzeczywiście zapomnieliśmy o tym, że szkoła to jest ważna funkcja społeczna. Potraktowaliśmy ją jako funkcję rynku pracy, gospodarki, zmiany politycznej także, a jako narzędzie budowania społeczeństwa, świadomego lub nie, bo to tak czy inaczej jakaś inżynieria się dokonuje, tylko albo się robi to, co się chce zrobić, albo się coś robi niechcący. I myślę, że my niechcący zbudowaliśmy szkołę, która w dużej mierze
stała się źródłem problemów dla polskiej demokracji, na przykład przez wzmocnienie indywidualizmu i tak dalej. Jak próbowałem pani profesor, pani dyrektor Starczewski na początku przerwać, za co przepraszam, to chciałem przypomnieć jedną rzecz, która mi się wydaje jest ważna, że wychodząc z PRL-u mieliśmy poza tymi ograniczeniami politycznymi, mieliśmy relatywnie nowoczesną pedagogikę po reformie Kupisiewicza. Pracę zespołową, w zespołach zróżnicowanych, wzajemnie wspomagających się, ocenianych zbiorowo. Coś, co postulujemy dziś od iluś lat, żeby wprowadzić do naszego systemu. Ta reforma została wprowadzona na przełomie lat 60. i 70. i to pokolenie, które zrobiło sierpień, było w dużej mierze produktem tej pedagogiki, która została następnie zamieniona na indywidualistyczną. Ona nie była oczywiście zrobiona po to, żeby obalić socjalizm, prawda, tylko z kompletnie innych powodów, ale jej ubocznym efektem, co ja jestem też produktem tego, było to, że uczono nas pracy w zespołach, wspomagania się i oceniano nas za to, jak w sumie działamy, tak, w szkole. I myślę, że to jest taki moment, kiedy może trzeba się zastanowić nad tym, czy nie chcemy mieć szkoły, która będzie wspomagała społeczeństwo demokratyczne, czy chcemy mieć szkołę, która będzie zorientowana na wspomaganie rynku. I jak myślę o tym, że nam jest potrzebna rewolucja, to myślę, że jest potrzebna rewolucja na poziomie tego pierwszego pytania. Prawda? O co nam tutaj w istocie rzeczy, w tym całym procesie angażującym dużą część społeczeństwa chodzi. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję pani dyrektor i za udział w debacie, i za to, że panie są. To ja jeszcze podziękuję redaktorowi Żakowskiemu, podziękuję Fundacji im. Friedricha Eberta, państwu za przybycie oraz zapraszam jutro o godzinie 19:00 kolejna debata, to będzie Tim Snyder i Anna Applebaum będą rozmawiać o Ukrainie i o Polsce w kontekście transformacji przeszłej, przyszłej, potencjalnej. Prowadził będzie spotkanie Sławomir Sierakowski. Do zobaczenia.